No i witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Dom słucha, pamiętacie? Nie możemy używać laski zbyt często. Jezu, nic nie widać. Zbliża jak po kamie. I nie brzmi to dobrze. Shit, shit, shit. Ja pierniczę. Ja nie wiem, ja mam iść do góry? Jak tu się coś czai? Słyszycie ten dźwięk? Przecież ja tu byłam. Gdzie ja mam iść? Gdzie to jest? To jest na dole. Nie mam iść wcale do góry. Jaka tu jest masakra po prostu. Tam. Okej, tylko jak się tam dostać? Boję się iść już do przodu. Boję się stukać cokolwiek. Mam nadzieję, że tu będą jakieś drzwi widoczne dobrze i nie... No nie. Nie ma nic. Ciekawe. Wow, coś tam jest. Coś tam wydaje jakiś dźwięk z siebie. Co to za rzeźby? Przeokrutne. A tam co się dzieje? Ja nie wiem, czy ja chcę tam iść. Ja tu byłam? Nie, nie było mnie tu, prawda? Robię kółko. Byłam. Co to? Co jest za tymi drzwiami? Lizanani, star-crossed lovers, we are not. A psychic and a psychiatrist? Wróżka i psychiatra, nie jesteśmy sobie przeznaczeni. That analytical mind of yours is switched on 24/7. Until I can get a glass of Merlot into you and maybe slip a jasper stone under your pillow. Then you become almost bearable. Okay. Zgasło światło. Nie mam tam wejść pewnie jeszcze. No przecudnie po prostu. Farby. Layers of Fear mi się troszeczkę przypomina. No malowała pewnie. Nie, nie podoba mi się ten dźwięk, nie podoba mi się ten dźwięk. Jak ja mam tam dojść? Tu nie ma żadnych drzwi. Well, a
That's one way to sculpt. O, a jaki posąg zrobiła? Lepiej nie hałasować za nadto. Nie mam pojęcia, jak się tam dostać. Tu nie ma żadnych drzwi. Mamy problem. Otwarte. What the hell does a rope, a ticket, and a goddamn apple have to do with anything? Why that? Why those items? Właśnie. Jakie przedmioty? Lina, jabłko i bilet. Mhm. Okej, mam skrzynię. Do chowania się. Coś czuję, że będziemy musieli z nich korzystać, skoro są. Wow, tam się coś dzieje. No, przeczuwam kłopoty. Jak nic. Coś jeszcze jest. Aha. Okej, dobrze, że to zostaje widoczne. Mamo. No. Zaczyna się. Jakaś lalka. Mam się dostać do lodówki. Ja pierdziu. Oh man. I suddenly don't feel so good. The patient is taken to seclusion and doesn't seem to understand her surroundings. This, I think, may be for the best. I will monitor this situation closely before making any more hasty decisions after last time. Still. She needs her medicine. Potrzebuje swoich lekarstw. Nie rozumie, co jest jej potrzebne. Musimy. Dla dobra siebie i dziecka muszę wziąć sprawy we własne ręce. Dla dobra ich obojga. No właśnie. Testosteron chyba buduje. No, o to chodzi. On zaczął swoją żonę traktować jak pacjentkę. Już nie widzi, nie wiem, swojej ukochanej w niej, ani żony, ani, nie wiem, jakie schody do góry. Cudnie. Ale najpierw podejdziemy tam. Tam gra muzyka. Tak, tam gra muzyka. Wow. Widzieliście to? To tu drzewo, które podobno widziała we śnie. Pen. Don't know where it's coming from, but sometimes I see this thing. Czasami widzi to coś, musi to namalować. Just to get it out of my periphery. Właśnie, wiecie sobie, co tak pomyślałam po pierwszym odcinku? Że tu wszędzie są obrazy. A my nie widzimy, co jest na tych obrazach. Niedobrze.
teraz musimy się dostać na górę? Okej. Chyba pomyliłam kierunki. Co jest? Co? Czy tu nie było schodów prowadzących na górę? Skanujemy. Delphi. Text to speech. One. Some kind of woman. Somehow connected to the tree. Two. Other people. Seemingly unrelated. A 1940s housewife. Could this be Betty? Betty. Some man with a mustache. Three. That song. Piosenka. Four. The noises. Five. Misaligned chakras? Was she having visions too? Na to wygląda. Everything's fine now. I'm fine. Sandy's fine. Sandy? Won't you come back and sleep with us, Richard? Daddy. Tata? O, co tu chodzi? Okej, polatłam w ogóle w inną stronę niż powinnam. Na górę. Okej. Na górę. Tylko... Gdzie są te schody? Gdzie my jesteśmy teraz? Czekajcie, jakoś stąd przyszłam, prawda? No właśnie, tu jest ta szafa. To jest niemożliwe, żeby to znikło. Co tu się dzieje? Ten dom normalnie zmienia pomieszczenia. Let's see here. Dose 1, 50 mg of amipramine, along with 100 mg of morphine for pain. 100 mg morfiny. Patient is woozy, but not hysterical. We'll maintain dosage tomorrow. Jezu, on testuje pewnie jakąś swoją nową technikę na niej, mówię wam. Dose 2. The amipramine has caused vomiting and patient's hysteria has returned. Moving forward with a combination of monoamine, oxidase inhibitors and tricyclic antidepressants. Leki antydepresyjne, jakąś histerię jej wmawia. Niedobrze, niedobrze. No i tu z lewej powinny być schody do góry. Prawda? Ale ich nie ma. Nie rozumiem. Co tu się dzieje w tym domu? To normalnie pomieszczenia się zmieniają. Łazienka. Łazience nic. Ja nie wiem, zabłądziłam. O, to było tutaj. To było tutaj, prawda? Schodkach do góry? Są. O matko, jak źle być ślepym. Niewidomym. Chyba przegięłam. To jest małe pomieszczenie. No,
dlaczego nic nie widać, jak ona tak tupie? No właśnie. Kolejne piętro. Delphi, text to speech. Ciekawe, co tu jest napisane. The only star I can really seem to hone in on is IC-2118. A fave, to be sure, but the stars are just wrong here. The worst part is that Felicia agrees. IC-2118. The only star I can really seem to hone in on is IC-2118. A fave, to be sure, but the stars are just wrong here. The worst part is that Felicia agrees. To jest chyba ta notatka męża Felicji. Teraz mam zejść na dół do komputera, hasło. Hasło do komputera. Ojej, to będzie ciężka przyprawa. Sleep with us, Danny. Śpi z nami. Sleep with us. Okej, okay. Właśnie widzieliśmy te ćmy, które są na grafice. Czekajcie, w którą stronę? Tutaj. Okej, okay, idziemy. Tylko mam wrażenie, że to jest jeszcze niżej. Czy to tu? Tak, to tutaj. Byliśmy tu. Just a shot in the dark, but I wonder if that star the good doctor was referring to might be it. What was it again? To było 2-1 i 1-8. Cha-ching. Okej. Mam klucz i notatkę. Delphi, text to speech. Dear Richard Breyer, you must immediately alert any current patients and cease administering therapy or prescriptions as of today. Any attempt to continue practicing will be considered fraud and Jezu, subject on, to prosecution tak, in court. Przeprowadzą. Sincerely, Roger Bradley, Amerykański Psychiatric Institute. Dokładnie. On pewnie przeprowadził sobie, stworzył sobie jakąś metodę leczenia. I tam gdzieś tak złościł, pewnie było opisane, że ta metoda jest groźna dla zdrowia pacjentów i została zabroniona przez ten instytut. W takim razie testował ją dalej na najbliższej sobie osobie, czyli na swojej żonie. I know, my fingers fumble keys and sometimes I'm a little slower than before, but you can't keep me prisoner in this house, in this body. I don't want any more pills. I don't like where this is going. Tymi tabletkami. Co jest? Jezu, jeszcze te posągi, te popiersia, które tu stoją. Mam stąd wyjść.
Odum dalej słucha. Straszne rzeczy normalnie. Okej, tu mamy aż dwa nagrania. Weźmy najpierw to pierwsze. Oczywiście. Found one of Felicia's paintings today. Well, I did in fact encourage her to take up this new hobby after seeing this piece. Well, it sickened me. Made me question my own advice. It wasn't her technique that gave me pause, but rather her subject matter. Nie spodobał jej się temat, jaki uchwyciła na obrazie. Sprytował ją lekami jakimiś. Miś pewnie dziwne połączenia. Dom, pamiętacie? Niedobrze. Niedobrze. Okej, gdzie mamy się teraz udać? Tam. Może więc uda nam się coś tutaj znaleźć. Otwierają się. Kolejne wspomnienie. Frank. Kim jest Frank? Pacjentem. Ale jakim? Powinniśmy iść w tamtą stronę, ja nie wiem. Arcade. Okej. To jest jakiś... Coś tu jest. Coś tu jest. No. Idę stąd. Idę stąd, bo tam coś zostawiałam jeszcze. Jednak dobrze idę. W dobrym kierunku. Nie udałoby mi się przejść tędy. W każdym razie jeszcze chcę zobaczyć, co tutaj jest. Uff. Dobra, spoko, czyli wchodzimy do tego samego pokoju, tylko że z tej strony. No. No dobrze. Tu jest jakieś wyjście. O nie. Nie podoba mi się tu. Czyli mam iść tam. Ale tu też coś otworzyłam. Tylko co? Czy ja chodzę w kółko? To jest całkiem prawdopodobne. Dokładnie, tu już otworzyliśmy to. Po prostu otwieramy sobie kolejne przejścia, które były zamknięte normalnie. Teraz do góry? Nie, nie róbcie mi tego.
Ja tu zwariuję w tym domu. To jest tak daleko. Czemu to się rusza? Oj. Nie przesadzaj z tą laską, bo stąd nie wyjdziesz nigdy. Jak się teraz dostać na górę? Ależ my stąd przyszliśmy. No nie. Źle to wygląda. Ale tu możemy tylko w kółko chodzić. Nic tu więcej nie widać. Jak się dostać w tamtą stronę? Tu są te drzwi, które są zamknięte. Przeginam. Przeginam. Nie skupiał. Może czegoś tu nie znalazłam, ale mi się wydaje, że cel się zmienił. Wygląda na to, że mamy się wrócić i wejść po tych schodach znów na górę. Nie mam pojęcia. Zagubiłam się. Nie wiem, co mam robić teraz. Jeszcze raz stuknę i to coś mnie złapie, nie? Wiecie co? Nie mam pomysłu. Nie wiem, jak mam tam przejść. Myślałam, że te drzwi się otworzą, natomiast one się nie otwierają. Może czegoś nie znalazłam tutaj. A jednak czegoś nie zrobiłam. Chyba. Czy te drzwi się teraz otworzyły, czy nie? Nie, to są stare. Może powinnam wszystkich po kolei użyć. No nie wiem, coś czuję, że sobie...
zacieśniał pętlę na sznurze. No i nie chcę się otworzyć. Za nic. Z tym coś było, ten się zapalił, ale nie działa teraz. Okej, nie mam pomysłu. Okej, wiecie co, ja to tu zakończę i sobie posprawdzam jakieś opcje, jeżeli znajdę stąd wyjście, no to będziemy dalej kontynuować. Także dzięki za to, że oglądaliście, trzymajcie się, pa, pa.